No i teraz, proszę Państwa, wypadałoby trochę pogadać po śląsku, bo mam takich gryfnych, fajnych gości. Arkadiusz Wilk, Śląski Design, Łukasz Anioł i tutaj długa funkcja. Mistrz Polski oraz reprezentant Polski na najbardziej słodkich mistrzostwach świata. W finale World Chocolate Master w Paryżu. Witam bardzo serdecznie. Witam, witam. Dobry. Jak Państwo widzicie, Śląski Design to już nie tylko koszulki. Ja się muszę pochwalić dzisiejszym gyszenkiem, czyli prezentem, który dostałem od Arka. Wiecie Państwo, że za niedługo premiera Gwiezdnych Wojen, 7 części. Dobrze powiedziałem, Krzysiu? 7? No, no oczywiście. I ja, proszę Państwa, jestem już przygotowany. Może rozpakuję i pochwalę się moim gyszenkiem. Tak mnie zobaczycie w kinie na premierze tego filmu. Proszę bardzo. Lord Father, jestem gotowy. Jeszcze batki zrobimy do tego, galoty. Ale to wiesz co, ja wolałbym w spodniach na to się udać. Dobra, ale jakieś nowe koszulki? Jakieś nowe wzory? Nowe wzory w trakcie tworzenia, wszystko wiadomo, święta barburka no daje nam dosyć mocno popalić, także no nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć produkcyjnie. Arku, ale coś tu się pojawiło nowego, bo tu koszulki, żeśmy przywykli, że zawsze przyjeżdżacie z koszulkami, no, teraz a tu maszkety, proszę bardzo, do kamery, nie wiem do której, panie realizatorze, proszę bardzo, Silesia by szef Łukasz Anioł, ta Silesia w środku to... Czekolada. Łukasz ewentualnie może... Łukasz, to teraz zdradź nam taki przynajmniej część sekretu na przepyszną czekoladę. Tą czekoladę żeśmy tworzyli we Francji, w Paryżu. Jest to czekolada bardzo droga. Aha, co? Nie, ale na pewno na nasze śląskie podmaneje, nie? Nie no, jest to taki nasz jakby... produkt, który ma reprezentować Śląsk w takim cukierniczym świecie. Na tym mi najbardziej zależało, nie? Pięknie. No to widzę, że Arku, ty już tutaj zaczynasz współpracować z ludźmi, którzy reprezentują Śląsk, Polskę na arenie międzynarodowej. No jak najbardziej, nie? Skoro mistrzostwa w Paryżu były. No trzymaliśmy mocno za niego kciuki, głosowaliśmy, pompowaliśmy jak się dało, ale no nie wystarczyło to, nie? No. I tutaj niespodzianka, brakło szczęścia. Ale wierzymy, że do przodu, krok po kroku i będzie dobrze. Dziś, drodzy Państwo, nasi goście przyjechali nie tylko z koszulkami, tylko z tymi czekoladkami Silesia, ale także... Ze śląską szpajzą, w takim nowoczesnym wydaniu właśnie z kremem czekoladowym. To jest szpajza z yuzu. Yuzu to jest taka odmiana japońskiej cytryny. Więc kiedyś szpajza była robiona jakby z tego, co było, nie? Z tego, co babcie miały tam w lodówkach, a teraz mamy tyle produktów w sklepie i warto coś robić nowego. Więc tutaj mamy szpajza z yuzu, do tego jest taka kruszonka kakaowa z owocami i ze śmietaną, z takimi małymi elementami czekoladowymi. To co, będziemy teraz to przygotowywać? Będziemy to przygotowywać. Już bita śmietana jest... Wszystko jest zrobione. Zdradźmy sekret na tą szpajzę, bo Ślązocy wiedzą, z czego się robi szpajza, ale ci spoza Śląska mogą nie wiedzieć. Szpajza, ta szpajza, że trochę zmienił. Zrobił ją trochę inaczej, bardziej bezpiecznie, bo jak w domu się robi, to robi się z jajek takich surowych, co jest bardzo niebezpieczne, bo można się potruć. Ja w tym przypadku wyeliminował z jajek białka, zostawił ino żółtka i zagotował, że cukier właśnie z tym sokiem z yuzu, i zaparzył te żółtka. Czyli one były tam w 80 stopniach, jakby się podbijały i w tym momencie, że zabił ta cała salmonella i mamy zdrowy produkt. A zamiast białek, czyli wiadomo, że białka w jajku tworzą element jakby spulchniający, to dodał śmietany. A, czyli taka i bez już mamy taką trochę zmienioną, bardziej bezpieczną i bardziej... Kuchnia fusion. No może nie fusion, ale no, bezpiecznie. Bez azotu. Tutaj mamy śmietana. Zwykła śmietanka, żeby zbalansować te smaki, bo yuzu jest bardzo gorący. Ja się zastanawiam, po co tobie ta gorąca woda? Już wiem. Yuzu jest bardzo kwaśny. Sekrety mistrza. Justyna mi tu, nasz wydawca, na ucho mówi, że jeden taki pucharek dla niej mamy zostawić. Nie ma problemu. Justyna, spokojnie, pomaszkycisz się za chwilę. No właśnie, a oprócz tych czekoladek, no bo Arku, ty tak za nie mówiłeś. Ja tak słucham i tak. Hop, jak ja to się patrzę, patrzę, bo my się z Łukaszem bardzo rzadko my się widujemy, także jedynie my są na telefonie cały czas, jakiś tam kontakt facebookowy.
Także fajnie popatrzeć, jak coś takiego wygląda, jak to powstało. No, chętnie bym jeszcze popatrzył, jak się robi cała ta szokolada. Generalnie no, nie miał jeszcze okazji. Mam nadzieję, że za niedługo będę miał taką okazję. Powiedz mi jeszcze o tych cukierkach, bo tak, zaczynacie od czekolady, ale już w projekcie są koszulki, które mają mieć... A i za się wygodą standardowo. Dobra, okej, no to już mogę mi powiedzieć. Jak już Mirek żeś napoknął. Ale on nic nie powiedział. No nie, to może lepiej nie powiedzieć. Dobra, niespodzianka, niespodzianka. Mogę ewentualnie powiedzieć, że na pewno będzie głośno, będzie maszkietnie. No na pewno to zrobimy do każdego, żeby każdy się mógł pomaszkiecić. Na każdą kapsa, na nasze śląskie patmany, jak to powiedział Łukasz. Na początek zaczynamy od czekolady Silesia. Jest to czekolada, która jest już wpisana całkowicie do tej księgi. Orlua w laboratorium w Francji, jest w archiwum i generalnie już teraz jest znano wszędzie. Czyli tak, to jest twój przepis. Tak, to jest mój autorski przepis. On jest zarejestrowany, przepis. Jakby opatentowany, tak, że... Tak, tak, we francuskim jest, laboratorium. No, twoje, wasze, śląskie, nasze. To jest jego. Twój przepis, ale jakby promujący nasz region śląski. Tak, tak, na całym świecie. Bo na mistrzostwach świata każdy musiał jakby... musiał stworzyć swoją czekoladę, ją tam przywieźć i tam była degustowana przez różnych tam jurorów, przez prasy międzynarodowe. No i generalnie Silesia już jest takim znanym produktem, tak jak mówiłem, w świecie cukierniczym, nie? Czy czekoladziarskim. Czekolada smakuje, to nie jest zwykła czekolada. Czekolada ta jest zrobiona z ziaren trzech części świata, San Domingo, z Meksyku i z Gany. Ziarna były tak dobierane, żeby smaki się tak fajnie rozkładały, takie sekwencyjnie. Mają posmak owoców. Jak jemy tę czekoladę, zamkniemy oczy, to normalnie tak poczujemy całe te owoce, jak się... Jakby siedział na gałęzi. Ale tutaj widzę, że Łukasza da się słuchać i słuchać. On o czekoladzie potrafi tak opowiadać, choćby to było jako, nie wiem, Baś Hansa. Choćby nie jeden Jolero o babach, nie bym mógł powiedzieć. Zamykasz oczy i ty już ją widzisz, nie? Jak one... No dokładnie. Drodzy Państwo, ja namówię naszych gości, szczególnie Łukasza, żeby naszym Facebooku zdradził sekret na tą szpajzę. Nie ma problemu, przepis będzie. Za chwilę porozmawiamy z naszym operatorem Facebooka, żeby tam ten przepis był zamieszczony. No, Państwa oczywiście zachęcam, żeby zainteresować się nowymi wzorami koszulek. To najlepsze jest czarne płuca Hanysa, drodzy Państwo. No, tak wyglądają nasze płuca najprawdopodobniej, chociaż Śląsk coraz czystszy jest. Ponoć Kraków jest gorzej. Tam mają tego smoka, co wytwarza smog. Was już nie chcieli już być uszczypliwe, bo by my zrobili czarne płuca Gorola, ale to już tak mogłoby być. My są bardzo tolerancyjni, jeśli chodzi o Śląsk. Zawsze był bardzo gościnny i tolerancyjny. A o tym przekonywali moi goście Arkadiusz Wilk, śląskidesign.pl i Łukasz Anioł, mistrz Polski oraz reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata w finale World Chocolate Master w Paryżu. I cukiernik Śląski Design. I cukiernik Śląski Design i to najważniejsza funkcja. I jeszcze jedna informacja, śląskidesign.pl przekazuje część koszulek na rzecz fundacji TVS. Dokładnie. Można, drodzy Państwo, już za niedługo się dowiedzieć, co się z tymi koszulkami stało, a wiem, że na pewno wywołają uśmiech na jednej twarzy dziecka. To są właśnie dokładnie do dzieci ciuchy, koszulki, no, których nie chcieliśmy, że tak powiem, utylizować, bo chcieliśmy zrobić coś... Coś dobrego właśnie. Tym bardziej się święta zbliżają. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w studiu. Drodzy Państwo, czekolada Silesia, zachęcam, żeby skosztować, a my za chwilę będziemy taką szpajzę degustować.